Cześć, jestem Daniel, a w dzisiejszym odcinku wyjaśnię Wam kwestię dotyczącą wpływu odblokowania hulajnogi na gwarancję. A więc zaczynajmy! Hulajnoga posiada blokadę mechaniczną oraz blokadę elektroniczną, które ograniczają prędkość jej poruszania się do 20 km na godzinę. Można na własną odpowiedzialność odblokować hulajnogę, nie tracąc przy tym gwarancji. Żeby odblokować hulajnogę, należy przeciąć odpowiedni kabelek w hulajnodze. Cała instrukcja, poradnik jest na naszym kanale na YouTube, więc można sobie to zobaczyć, żeby nie popełnić błędu. W sytuacji, kiedy mamy przecięty kabelek, możemy z powrotem zablokować hulajnogę dzięki blokadzie elektronicznej, czyli zmianie odpowiedniego ustawienia na wyświetlaczu. Instrukcje jak zmienić dane ustawienie mamy na naszej stronie. Podsumowując, hulajnogę możemy odblokować bez utraty gwarancji. Możemy ją ponadto z powrotem zablokować za pomocą ustawień w wyświetlaczu. No, i jakbyście mieli jakieś pytania, możecie śmiało pisać w komentarzach, dzwonić do nas. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za Waszą uwagę i na razie.